Siemanko, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Paweł Witki Gamer. W dzisiejszym hashtag 67 odcinku nagram dla was poradnik w Brawl Stars, jak grać prawidłowo za demiarką Bellą. Ale zanim to jeszcze pozdrowię od siebie wszystkich moich najlepszych widzów. A są to moi najlepsi widzowie. Pozdrawiam mniejszą Golden Boya, pozdrawiam Jowa Mushi, pozdrawiam Lorda Vaderka, pozdrawiam Drakona Kubiaka, pozdrawiam Hajna, pozdrawiam Domino Live'a, pozdrawiam Zegzaka McQueena, pozdrawiam Marcina Zarzeckiego, pozdrawiam Szymona z Dąbrowy Górniczej, pozdrawiam X z Natix, pozdrawiam Adik, pozdrawiam Pedra, pozdrawiam Adiczko, pozdrawiam Moonlight, pozdrawiam Warden, pozdrawiam Taczkę, pozdrawiam Zegzaka McQueena, pozdrawiam Weź Ugryź Suchara, pozdrawiam Gaberysia 2005, pozdrawiam Turbo Motor, pozdrawiam Uległy Ernest, pozdrawiam Kubeku, pozdrawiam Lonić, pozdrawiam Kuba Grabowskiego, Grabskiego, pozdrawiam Papę, pozdrawiam Miłosza Nowickiego, pozdrawiam Pomarańczowskiego, pozdrawiam Katię, pozdrawiam Kingę Górską, pozdrawiam Samka Piotra Kuczyńskiego, pozdrawiam Hajka Tublejt, pozdrawiam Elwę Tukoncio Zimale na kółkach, pozdrawiam Martynę i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli, i pozdrawiam Marcina 07, pozdrawiam Męca Tańca i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to teraz pokażę wam, co dzisiaj będziemy robić. Zagramy sobie za demę, łopce, nokautę i starcie w trybie duo. Bellą oczywiście. No dobra, to zaczynamy. A zaraz będę ładował, to akurat jak mi się naładuje komórka, to wtedy będę grał i nagrywał dalej. Gramy przeciwko Loriemu i Lavriemu, Gale'owi i Maxowi. Ale dobra, jest nawet ta zadymiarka. Coś robimy. Nawet dobra. Dobrze, że ją wziąłem. Może się przeciwstawi nawet temu Laremu i Lovriemu. O tak, już o tym mówiłem. Dobrze. Ale i tak przeciwnicy robią z nami. To chcą. Ale im się odbiło pod nogi i od razu gol. No nie wiem. Nie wiem, czy sobie poradzimy, bo Larry i Lovri, ci przeciwni są lepsi niż nasi Larry i Lovri, którymi ostatnio grałem i wygrywałem różną ilość meczy. O, Larry i Lovri właśnie załatwili Gale'a. Teraz nie mam czasu na żadne takie wiadomienia. Nawet nie załatwię tego całego Larego, bo on, zobaczcie, jak we mnie ciska. Dobra, jest Belle, ale i tak za mało się stara. Może Daryl będzie lepszy w następnym odcinku. Wypróbuję jeszcze tego Daryla, a na jutrzejszym odcinku wypróbuję Rico. No, nie wiem. Będę się starał. Dawaj. No i super. Żadnego zadymiarza tu nie załatwię. Tylko oni załatwią mnie. A może za blisko nich podchodzę i to dlatego. Find you.
On też może tak z daleka miotać. No nic, nic z tym nie zrobimy. Nawet taki gus potrafi coś z moją Bellą zrobić. Koniec. Żadnego zadymiarza nie załatwiłem. Lecimy do dalszej rundy. Być może w nokaucie coś zrobię. Bo ja nie mogę w to uwierzyć, że ona jest taka słaba. No. Perełkę. Przeli i Bula powinna ogarnąć Belle. Dobrze, ogarnęła Przeli. No i wygrywamy. No prawie, aby ogarnęła Perełkę. Chociaż tylko Przeli ogarnęła, a raczej dwóch zadymiarzy. Dwie eliminacje, czyli 2-1. Dobra, teraz szybko parzę. Być może będzie 2-2, bo przegrywałem 0-2, to może będzie 2-2. Ale remis na odcinku też by był dobry, ale żeby remis był na odcinku, to tutaj przynajmniej musi być druga ranga, nie trzecia, tylko druga. No nie, nie, nie. No nie idź tam, błagam cię. Błagam cię, zostań. Dobrze, dobrze. Powinno być dobrze. Lepiej uciekaj, 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 uciekaj. No tak mnie obkorążali, że nie miałem jak się ukryć. A jednak uznam to za 2-2. Dobra, niech będzie. Trzecia ranga to 2-2. No dobra, to na dziś i tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobał wam się mój jakże fajny odcinek z poradnika, jak grać poprawnie za dymiarką Belle, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie, to trudno, subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Paweł Wicki Gamer. No i co, ja wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło, cześć i pa, narka, pa, pa. Do zobaczenia przy moim następnym filmiku z Darylem, pa, pa.